Kiedy Julka miała dwa, trzy lata, Iwona sprzedawała kosmetyki. Zaproponowała jej to koleżanka, właściwie znajoma z osiedla i ze szkoły. To idealna praca dla młodej matki, zachwalała. Wystarczy, że sprzedasz kilkanaście sztuk miesięcznie i już masz parę groszy, a do tego sama masz zniżki. Iwona posłuchała. Jeszcze wtedy Darek przysyłał jakieś pieniądze, ale było ich wciąż niewiele. U Piotrusia lekarz-alergolog zdiagnozował początki astmy. Mały potrzebował inhalatora, drogich leków, regularnych wizyt u prywatnego lekarza. Spędzał połowę każdego miesiąca w domu, chory na kolejne zapalenie oskrzeli. Julka nie chorowała, ale była według Iwony za malutka na przedszkole. Zresztą opłata za dwójkę dzieci to już poważne wyzwanie dla budżetu. Iwona kupiła więc katalog i próbny zestaw startowy. Kosmetyki z wyciągami z ziół i naturalnych roślin leczniczych miały wpływać na absolutnie wszystko. Od rozstępów, pozmarszczki, przebarwienia i plamy wątrobowe na skórze. Do tego zestawy witamin i ziół na każdy możliwy wiek i potrzebę organizmu. Praktyczne kosmetyczki, pudełeczka na tabletki, aplikatory i plastry. Smukłe, ciemnogranatowe tubki ze srebrnymi literami kojarzyły się z elegancją i luksusem, Witaminy połyskiwały bielą pastylek w słoiczkach z przyciemnianego szkła. Razem z zestawem powitalnym dla konsultantki dostała kolorowe katalogi i broszury, w których uśmiechnięte młode kobiety opowiadały o swoich sukcesach. W katalogach dla klientek mówiły, jak pozbyły się rozstępów, wiszących brzuchów i zbędnych kilogramów. Obok były zdjęcia przed, na których wyglądały jak normalne, zmęczone gospodynie z lekką nadwagą i zdjęcia po. Na których prężyły jędrne brzuchy w obcisłych spodenkach. Zanim odkryłam kosmetyki żelowe, HMB, ważyłam 92 kilo w wieku 22 lat i wstydziłam się pokazać na plaży z powodu moich rozstępów. W katalogach dla konsultantek podobne dziewczyny opisywały swoją przemianę z bezrobotnych, zachułkanych kurdomowych w kobiety sukcesu. Teraz, kiedy sprzedaję doskonałe kosmetyki ziołowe, wreszcie czuję się spełniona. A co najważniejsze, mogę sobie pozwolić na piękne mieszkanie i własny samochód. Pisała Agnieszka, 32 lata z Łomży. Moje dzieci są szczęśliwe, bo mama nie musi już chodzić do pracy, spędzam z nimi więcej czasu, a jednocześnie zarabiam na dom. Wtórowała jej. Katarzyna, 29 lat, z Ostrowi Mazowieckiej, konsultantka trzeciego poziomu. Wykresy ilustrowały poziom zarobków. Kolorowe krzywe pieły się do góry. To idealna sprawa dla samotnej matki jak ty! Przekonywała z zapałem znajoma. Iza, lat 30, z warszawskiej kajzorówki, postukując tipsem z diamencikami w błyszczący kredowy papier. Nie narobisz się, wystarczy, że znajdziesz dziesięć, dwanaście stałych klientek i możesz panu mężowi powiedzieć, żeby sobie w dupę wsadził te całe alimenty. A jak namówisz tylko pięć osób, żeby zostały konsultantkami, to dostaniesz procent od tego, co one sprzedadzą i będziesz żyła jak królowa. Fundniesz mamusi wycieczkę na majorkę jak niemiecki emerytce. Tylko nie ruszaj słonecznej doliny. To osiedle jest moje. Dodała na koniec mimochodem. Sporo czasu zajęło Iwonie zorientowanie się, że znajomej nie zależało wcale na jej lepszym życiu, ale na procencie od sprzedaży. Na złowieniu jeszcze jednej zdesperowanej kobiety w pułapkę marketingu, nomen omen, sieciowego. Kilka miesięcy wypełnionych upokarzającym dzwonieniem do drzwi firm, banków, sklepów. Dzień dobry, czy mogą mi panie poświęcić chwilkę? Pytała uśmiechnięta, sztucznie już od progu, rozkładała swój kuferek konsultantki na biurkach i stołach kuchennych. Mam do zaoferowania wyjątkową nowość na polskim rynku kosmetyki na naturalnych wyciągach roślinnych i ziołowych znanej amerykańskiej firmy. Miała szczęście, jeśli udało jej się dojść do tego momentu przemowy. Zazwyczaj już wcześniej słyszała chłodne i zniecierpliwione Dziękuję, albo Nie jestem zainteresowana a czasem ostre – proszę wyjść, bo wezwę ochronę. Nie czytała pani, napisane jest po polsku. Akwizytorom wstęp wzbroniony. Pewnego dnia wybrała się wbrew przestrodze Izy na osiedle. Przemknęła obok ochroniarza zajętego rozwiązywaniem krzyżówki. Zadzwoniła pod pierwszy z brzegu numer domofonu. – Nie wpuszczamy sprzedawców – zabrzęczał obojętny kobiecy głos. Nagle drzwi się otworzyły. Wyszła z nich młoda kobieta pchająca wózek z niemowlakiem. Obrzuciła Iwona i jej kuferek zmęczonym spojrzeniem. Tu nie ma pani co próbować. Nikt tego chłamu nie kupi. rzuciła. Sama kiedyś sprzedawałam szminki i pudry. Na studiach główno, a nie zarobki. Straszny badzie w te kosmetyki. Lepiej się zająć jakąś porządną pracą. Iwona zostawiła sobie kuferek na pamiątkę. Co jakiś czas, korzystając ze zniżki dla konsultantek, zamawiała jeszcze dla siebie mudełko ziołowe albo szampon nadający blask zmęczonym włosom. To ta młoda kobieta później skoczyła z balustrady balkonu na szóstym piętrze. Zanim wspięła się na murek, pomachała Marcie, która wieszała pranie na balkonie. Rozłożyła ręce i runęła w dół. Głuchy odgłos, kiedy upadała na pas ozdobnych krzewów, otaczający ogródek na parterze, rezonował w ciele Marty. Podszedł, dławiącą kulą do gardła, sparaliżował. Chciała wyjrzeć, pchana tym niezawodnym instynktem, który odzywa się zawsze, gdy widzimy wypadek. Ale nie wyjrzała, co się powstrzymywało. Z -za otwartego okna mieszkania obok dobiegł płaczni młęczę. Urywany, gniewny, głodny. Marta próbowała wystukać 112 na telefonie. Maliła się kilkakrotnie w tych trzech cyfrach. Dziewczyna nie umarła. Podobno miała depresję poporodową, której nikt nie rozpoznał. Mąż i matka otaczali ją uspokajającą kołdrą próśb. Weź się w garść! Pomyśl o dziecku, ono cię potrzebuje. Zrób to dla niego, dla mnie! A ona zamiast spać w nocy siedziała pochylona nad łóżeczkiem, czekając aż dziecko zsinieje, przestanie oddychać, zakrztusi się wymiotinami. Wszystkie te straszne wydarzenia przebijały się w jej głowie jak film, zatykała usta pięścią, wyjąc bezgłośnie. Na jaki świat cię sprowadziłam? Co ze mnie za matka? Za dnia przybierała kamienną twarz, nieróżniącą się niczym od twarzy innych matek, zmęczoną, ale spokojną. Jak automat bez jednej myśli wypełniała wszystkie obowiązki pranie, sprzątanie, karmienie. Ani razu nie wymieniała imienia dziecka, nie dotykała maleństwa częściej niż było trzeba. Jeśli je pokocham, umrze, myślała w nocy, więc ze wszystkich sił nie kochała. Tego dnia światło za uchylonym oknem podpowiedziało jej kierunek wyjścia, jak zielona odblaskowa strzałka w kinie wskazująca kierunek ewakuacji. Nie pozwoliła sobie na chwilę namysłu. Po prostu wyszła. Kiedy wróciła po miesiącu w szpitalu i kilku tygodniach na psychiatrii, stała się osobistością. Kobiety, które dotąd nie znały nawet jej imienia i nie byłyby w stanie odróżnić jej od setek innych bladych, farbowanych blondynek z odrostami prowadzących głębokie wózki, podczas jej pobytu w szpitalu zaczepiały jej matkę na podwórku z wyrazami współczucia i z oczyma błyszczącymi niezdrową ciekawością. Pragnęły usłyszeć choć odprysk tej historii. Nagle wszyscy wiedzieli, że ma na imię Dorota, a jej ośmiomiesięczny syn nazywa się Kacper. Kobiety powtarzały sobie szeptem, że mąż ją bił. A może mąż bił jej matkę? A ja słyszałam, że miała problem, no wiesz, alkoholowy. Niemożliwe, coś ty, nie no. wyglądała. Kobiety nigdy nie wyglądają lepiej i się kryją niż faceci, ale dzieciak zdrowy nie mogła być pijaczką. Pijaczki rodzą chore dzieci. Nie każda, nie każda. Czasem te, co piją i palą, rodzą zdrowe, a te, co się cały czas pilnują, rodzą chore. Kiedy Dorota wróciła zagipsowana i okuli, w czapce zakrywającej dwadzieścia szwów na głowie, do jej mieszkania szły pielgrzymki z ciastami, kartkami, z życzeniami. Zaproszeniami na kawę i z ofertami pomocy. Mąż, grubawy, misiowaty, o poczciwym, zatroskanym spojrzeniu, witał w drzwiach, dziękował i zabracał je z powrotem do domu. Żona potrzebuje spokoju, dziękuję za troskę. Pewnego dnia nie wytrzymał. Natknął się w windzie na Martę wynoszącą śmieci i wyrzucił z siebie. <laughs> nie mogły się kurwa wcześniej zainteresować? Jak były potrzebne, żadna nawet dzień dobry nie powiedziała. A teraz, jak te sępy lecą do Doroty, mają tu samobójstwo na żywo. Lepsza niż uwaga na TVN. Marta pokiwała głową. Była na specjalnych prawach, bo to ona widziała. Ona wezwała karetkę. Ona stała obok nieprzytomnej Doroty ładowanej na noszach do erki. Ona odpowiadała na pytania sanitariuszy. Wreszcie ona przejęła znaleziony w kieszeni tamtej telefon i zadzwoniła pod numer oznaczony jako Tomek nie korzystała jednak z tych praw. Towarzystwo tamtej napawało ją większym strachem teraz, kiedy pod wpływem leków była nienaturalnie ożywiona i uśmiechnięta niż wcześniej, kiedy była blatym widmem na podwórku. Kacper zaczynał chodzić. Kiedy umiał już przejść przez cały pokój bez trzymanki, kończąc wędrówkę radosnym śmiechem, jego rodzice sprzedali mieszkanie i kupili inne, gdzie indziej, na jakimś obcym osiedlu za płotem gdzie Dorota mogła być znowu jedną z bezimiennych sąsiadek. Wyprowadzili się mniej więcej wtedy, kiedy Marta poroniła po raz drugi. Za drugim razem dziecko umarło, ale nie chciało wyjść. Przez trzy tygodnie Marta była jego grobem, nawet o tym nie wiedziała. Już po usłyszeniu wyroku przykro mi dziecko przestało się rozwijać w ósmym tygodniu, leżała w domu całą noc, bojąc się nawet poruszyć. Nękały ją plamienia, słabe skurcze, które dawały nadzieję, że to już koniec, ale po paru kwadransach zanikały. Skończyło się następnego dnia w szpitalu. Filip trzymał ją za rękę. Będę przy tobie, kiedy się obudzisz, obiecał. Dostała zastrzyk, poczuła dotyk maseczki z terenem na twarzy, odpłynęła w ciemność. Świat wracał powolutku, rozmyty jak widziane bez okularów przez krótkowidza. Kontury były nieostre, a światło nienaturalnie jaskrawe. Jestem, powiedział Filip. Siedział przy łóżku. Zobaczyła jasne włosy, przetłuszczone od bezwiednego przeczesywania ich ręką, okulary zapocone od gorąca na szpitalnej sali. Chyba na razie nie będziemy dalej próbować, prawda? Zapytał już po powrocie do domu, kiedy wlokła się po schodach do windy jak staruszka. Dostała zakażenia. Zabieg zrobiono za późno. Silne antybiotyki ledwo zadziałały i z dwóch dni w szpitalu zrobiły się dwa tygodnie. Nie ma sensu. Będą umierać jedno po drugim, powiedziała. Świat był zamazany, tym razem od łez. W sąsiednim mieszkaniu, tym podorocie, mieszkała kobieta w średnim wieku z dorastającą córką. Ich pies podniósł jazgot z drzwi na dźwięk nadjeżdżającej windy. Marta pożałowała, że nie ma już tamtej. Teraz zaczynała rozumieć, dlaczego ktoś chce skoczyć w dół na krzaki okryte gronkami czerwonych i żółtych jagód. Przestali się starać o dziecko, przestali właściwie robić cokolwiek. Ich dni wypełniała najczystsza esencja życia codziennego. Kojący, a zarazem ogłupiający rytuał, wyznaczany kolejnymi sygnałami: budzik, praca, lunch, powrót, kolacja, film, spać. W mieszkaniu zapadła ciężka cisza. Rozmowy się rwały, zastygały w powietrzu, jakby słowa pływały w kleju. Przedzierały się z trudem od ust do ust, umierały w pół drogi. Ciszę przerywały weekendy z nikim. Wtedy panowało gorączkowe ożywienie. Próbowali nadrabiać stracony czas śmiechem, wyprawami do kina i na pizzę, graniem w Scrabble i Monopol. Aż wreszcie wpadła Nina, zaaferowana, bo Rudy czekał w samochodzie. Mityczny Rudy, w którego istnienie czasami trudno było uwierzyć. Tylko na chwilę rozsiadła się w modnej, krótkiej kurteczce. Ależ jasne, tylko opuszczę rudemu strzałkę, żeby zaczekał. Nikodem, pakuj swoje menela, jedziemy jeszcze do galerii po buty. Mówię ci, Marta, zajebiste szpilki widziałam. Nie w twoim stylu, ale bomba normalnie. Po ich wyjściu cisza dzwoniła w uszach. Filip i Marta szukali schronienia na wyspie łóżka. On ze słuchawkami, ona z książką i kubkiem herbaty a cisza, jak przypływ, uderzała falami ze wszystkich stron. Brak starań oznaczał praktycznie brak seksu. Marta zabezpieczyła się na wszystkie strony, brała pigułki z obsesyjną regularnością, a w szufladzie szafki nocnej czekał zapas prezerwatyw. Ale mimo to na każdy dotyk męża się kuliła. Dotyk jego dłoni albo nabrzmiałego członka na pośladku w nocy natychmiast przywoływał w pamięci dotyk zimnego, metalowego wziernika i łyżkę do oczyszczenia macicy z tego, co jeszcze dwa tygodnie wcześniej było upragnionym dzieckiem. Sztywniała, obejmowała się ciasno rękami jak zmarznięte dziecko. On po chwili to wyczuwał i przerywał próbę kontaktu. Spali z dala od siebie. Tak nie może być dłużej. Powiedział pewnego sobotniego wieczoru. Pili wino, czerwone, bułgarskie, z etykietą w kolorowe paski. Na stole stał ser, paluszki przyprawione ziołami. W telewizji Jack Shepard po raz kolejny obiecywał, że zabierze wszystkich bezpiecznie z wyspy do domu. Muszą mu tylko zaufać. Lok mrużył oczy, blizna lśniła w blasku ognia. Tego wieczoru słowa płynęły swobodniej w powietrzu, które stało się rzadsze, bardziej ustępliwe. Zapomnijmy o tym. Po prostu żyjmy tak jak wcześniej. Jeszcze kiedyś nam się udaje, a jak nie, to są inne sposoby, żebyśmy mieli dziecko. Myślałam o adopcji, powiedziała Marta, powoli, z obawą. Spojrzał na nią z uwagą, w jego oczach zabłysło zainteresowanie. I? zapytał. I nic. Nie mogę. Nie mogłabym. Tysiące ludzi adoptują. To nie byłoby moje dziecko. Byłoby jak niki. Przyszybane, nie moje. Byłoby twoje, nasze. Nie ta matka, która urodziła. Nie rozumiesz! Wyrwała się z pod ręki, którą chciał ją objąć, zasłoniła poduszką z kanapy, kołysała się w tył i w przód. Chcę czuć, jak kopie w moim brzuchu. Chcę karmić piersią. Chcę wstawać w nocy po dwadzieścia razy, kiedy zapłaczę. Chcę na nie patrzeć i widzieć twoje oczy. Mój nos, kształt dłoni dziadka Felicjana. Chcę... Kler rodzi. Dobiegł krzyk z ekranu. Blondynka z rozwianymi włosami zgięła się w pół pod drzewem, zatrzymana w biegu przez potężny skurcz. Tego chcę. Powiedziała Marta i wtuliła głowę w poduszkę. Właśnie tego. Tego jednego najwyraźniej nie mogła dostać. Poczucie straty było tak silne, że hodowane głęboko w sercu, opłakiwane i nieustannie podsycane, stwardniało na kamień w zimną, ostrą bryłę. Powoli zamieniało się w złość. Idąc ulicą, nie zaglądała już do wózków niemowlęcych z uśmiechem, nie odprowadzała ciężarnych łagodnym spojrzeniem. Łapała się na tym, że zupełnie bez udziału woli życzy im wszystkiego, co najgorsze. Pewnego dnia, kiedy samochód był na przeglądzie w warsztacie, wracała do domu pociągiem przez dawne fabryczne osiedle. Przechodziła obok jednego z bloków obstawionego rusztowaniami. Uwijali się na nich robotnicy, nakładający styropianowe ocieplenie, które później mieli otynkować i pomalować elewację fantazyjną mieszanką kolorów. Osiedle wyglądało jak sen szalonego architekta. Na fasadach prostokąty, pasy, obwódki mieniły się wszystkimi dostępnymi kolorami farb. Blok kanarkowy sąsiadował z jadowicie zielonym, a na łososiowym okna obwiedziono słoneczną żółcią. Przy tej ferii barw słoneczna dolina z pasami drewna i dyskretnymi seledynowymi ozdobnikami wyglądała ascetycznie i ponuro. Pomiędzy tym kolorystycznym szaleństwem Marta ujrzała mizerny plac zabaw na wydeptanym trawniku, na którym załatwiały swoje potrzeby wszystkie okoliczne psy, a latem także dzieci, gdy nie chciało im się wracać do mieszkań. Na ławce siedziała młodziutka dziewczyna, może dziewiętnastoletnia, w tak zaawansowanej ciąży, że krótka kurteczka ze sztucznej skóry nie chciała się dopiąć, a pomiędzy paskiem obcisłych dżinsów biodrówek a czerwonym sweterkiem świecił pas nagiej, poznaczonej rozstępami skóry. Włosy dziewczyny ofarbowane były na intensywną, granatową czerń. W smukłych, opalonych palcach trzymała żarzącego się papierosa. Marta stanęła w miejscu, jakby ktoś uderzył ją znienacka w twarz. Niesprawiedliwość była tak rażąca, że wyglądało jakby ktoś specjalnie to zaaranżował, żeby ją udręczyć. Oto młoda, pewnie niezamężna dziewczyna, ledwie lica listka, która świadomie i publicznie bez cienia wstydu dusi swoje dziecko dymem. I pewnie dziecko urodzi się chude, ale zdrowe po paru godzinach. A za kilka lat zmieni się w miniaturkę matki. W kozaczkach oprzytych futerkiem. Zanim pomyślała, już stała przy dziewczynie. Czy pani wie, co pani robi? Zapytała z ledwo hamowaną złością. Dostała pani dziecko, najcenniejszy dar, jaki można dostać. I takie pani tutaj świadomie zabija? Nie wstyd pani? Dziewczyna uniosła w górę opaloną twarz, wykrzywioną w grymasie ni to niedowierzania, ni to rozbawienia. Odczekała chwilę potrzebną na to, żeby precyzyjnie wydmuchnąć obłok dymu prosto w twarz Marty i wycedziła spokojnie. Ja się o ten dar nie prosiłam. A teraz spierdalaj. Jak ty się... Martę najpierw zatkało, a po chwili dotarła do niej cała śmieszność jej sytuacji i cała złość wyparowała w jednej chwili. Czuła się jak przekłuty balon z półmroku wyłoniła się krępa sylwetka chłopaka, zaleśniła łysa głowa. A pani to pani tu co? Panią chyba pojebało. Dziewczyna wzruszyła ramionami, wstała ciężko, chwytając się za krzyż i poczłapała do domu za chłopakiem. Marta jeszcze przez chwilę słyszała ich śmiech, przetykany przekleństwami. Przez jeden krótki moment czuła się lepsza od tych dzieciaków skazanych na życiową porażkę, którzy nie osiągnął nic ponad skończenie zawodówki, pracę przy tipsach czy na budowie, wieczorne oglądanie telewizji, piwo i kłótnie. Do momentu, kiedy z całą mocą dotarło do niej, że tych dwoje za dwa, trzy miesiące będzie spacerować z wózkiem wokół tej ławeczki, a za dwa lata siedzieć na brzegu tej piaskownicy, patrząc, jak ich dzieciak wygrzebuje z niej pety, psie, kupy i okruchy szkła, i wrzeszcząc. Nikola, nie rób tego, to B. Albo, Damian, jak ci zaraz dupę zbiorę, to zobaczysz. A ona w tym czasie będzie płakać nad szufladą pełną testów ciążowych i cudzych, zepsutych grzechotek. Wracała do domu, a światła latarni rozmywały się we łzach. Ja już tak dłużej nie mogę, oszaleję. Niech mi ktoś to dziecko urodzi czy coś, proszę. Iwona usiłowała się ubrać, ale przeszkadzało jej gderanie matki. Wybrała już wizytową brązową spódnicę, do tego elastyczną buzeczkę w kolorze ekry i sweterek kupiony za bezceny na wietnamskim bazarze w centrum. Jeszcze korale, te drewniane, które Piotruś kupił jej na ostatnie urodziny. Nie chciała wyglądać jak pancia ze złotym łańcuszkiem, ale inaczej. Jakbym miała styl i osobowość. Jakby woźna i sprzedawczyni z papierniczego mogła sobie kupić osobowość pomyślała z goryczą. Tylko żeby pokazać, że nie przyjechałam żebrać. Mam odpowiednie narzędzie pracy, zdrowe ciało i chcę zaoferować usługę. Upewniała samą siebie w postanowieniu. Toż to grzech, a nie żadna usługa. Matka wytoczyła się na korytarz. To nie był dzień garsonki, a dzień dresów i kapci. Pomarańczowe włosy brutalną krechą przechodziły w żółtą siwiznę jakieś dwa centymetry nad skórą głowy. Ojciec się w grobie przewraca. Tatuś sam mówił, że każda głupia umie urodzić. Nie pamięta, mamusia? Okazuje się, że nie każda. To ja się poświęcę na te dziewięć miesięcy i komuś urodzę, a ten ktoś mi zapłaci, żebym się dobrze odżywiała i pospłacała nasze długi. Niech mamusia mi powie, co w tym złego. Dziecko to nie towar do kupienia. Mruknęła matka. To nie ciasto, że ty upierzesz, a tamta ci zapłaci i oddasz bez żalu. Bez żalu to kupię Piotrukowi buty na zimę. Odcięła się Iwona. Jeszcze mogę sprzedać nerkę. Czy mamusia zdaje sobie sprawę, ile my zalegamy z czynszem? Ile ja co miesiąc wydaję na Piotrka leki na książki na jego dietę alergiczną? Takie trzydzieści tysięcy by nas ustawiło na parę lat. Westchnęła. A jak się te trzydzieści tysięcy skończy, to co zrobisz? Urodzisz komuś następne na sprzedaż? I potem jeszcze jedno, aż będziesz za stara na rodzenie? Ładna mi perspektywa. Prychnęła matka, ale Iwona już tego nie słyszała, bo wyszła. Starannie i cicho zamknąwszy za sobą drzwi. Do agencji, której numer telefonu znalazła wtedy w gazecie, trzeba było jechać przez całą Warszawę, do pętli autobusu Podmiejskiego, a później jeszcze dobre pół godziny wylotówką pomiędzy hurtowniami, centrami handlowymi, biurowcami. Brzydki podmiejski krajobraz przesuwał się za oknem, obstrzony tablicami reklamowymi, szyldami, billboardami. Wreszcie autobus zatrzymał się w jednym z miasteczek, na niewielkiej pętli w pobliżu szkoły. Stamtąd trzeba było skręcić w piaszczystą ulicę i przejść jeszcze kawałek. Dom, okazały i piętrowy, stał za akutym ogrodzeniem, prawie niewidoczny z za srebrnych świerków, tuj, cisów i innych typowych roślin ogrodowych. Na furtce przymocowano niewielką, niezbyt rzucającą się w oczy tabliczkę Biuro Pośrednictwa Bocianek. Iwona nacisnęła guzik i furtka zabzyczała na znak, że jest otwarta. Gospodni, korpulentna blondynka z gazetowego zdjęcia, w rzeczywistości wyglądała jakoś mniej porządnie niż ta na fotografii. Zaaferowana wskazała jej drogę do biura, które okazało się niewielkim pokojem wydzielonym z ogromnej przestrzeni połączonej kuchni jadalni i salonu. Ciężkie meble onie śmielały, ale już biuro umeblowano według zasady tanio i prosto. Przypadkowe sprzęty z laminowanej płyty, w oknie wertykale. Komputer na niedużym biurku sprawiał wrażenie, jakby pochodził jeszcze z lat dziewięćdziesiątych. Zapraszam. Gospodni wskazała Iwonie obrotowe krzesło. Sama usiadła na podobnym. Rozumiem, że pani chce się zgłosić na surogatkę? Zawahała się przed tym słowem, jakby było dla niej równie nowe, jak dla klientki. Tak. Dobrze, pani. Iwono, teraz spiszę pani dane do naszego kwestionariusza. Wiek? 31. Podając dane, Iwona kręciła się na obrotowym krześle. Spodziewała się czegoś innego, jakiejś rozmowy z psychologiem, badań lekarskich, okazji do wypowiedzenia swoich obaw i niepokojów. A tymczasem zastała bezosobowy pokój, pytania jak w urzędzie zadawane przez kobietę, która wydawała się oderwana od jakichś obowiązków domowych i niechętna. Za oknem widać było ogród, jakiś pies ujadał miarowo, jakby miał nigdy nie przestać. Kobieta wcisnęła enter na klawiaturze i podniosła wzrok, taksując Iwonę po raz kolejny. Spojrzenie omiotło ją dokładnie jak laserowy skaner rejestrujący wszystkie niedoskonałości. Jak pani wie, oficjalnie zawieramy umowę pośrednictwa pracy, powiedziała. W polskim prawie nie ma czegoś takiego jak surogatka. Po rozwiązaniu musi pani oddać dziecko do adopcji ze wskazaniem, czyli zrzec się praw rodzicielskich i wskazać rodziców adopcyjnych. Co do wypłaty, będzie pani się umawiać ustnie z rodzicami. Proszę się nie obawiać, to zwykle są bogaci ludzie, gotowi zapłacić każdą cenę. Czy ma pani jakieś pytania? Czy to. Czy ktoś już przede mną. Iwona zawiesiła głos. Kobieta pokiwała głową i sprotła dłonie na kolanach. Trzy panie chodzą w ciąży, jedna na dniach będzie rodzić. Umówmy się tak. Dodała wstając z krzesła i sygnalizując tym samym, że spotkanie dobiegło końca. Niech pani wraca do domu, dba o siebie, żadnego alkoholu i papierosów. Można już łykać kwas foliowy i witaminy. A ja do pani zadzwonię, kiedy znajdę dla pani rodziców. Uścisnęły sobie ręce i Wona została odprowadzona do furtki. Miała poczucie ostateczności, jak po podpisaniu cyrografu. Choć gdzieś w głębi duszy, zdawała sobie sprawę, że może zmienić decyzję w każdej chwili albo po prostu nie odebrać telefonu z agencji. To wiedziała, że tego nie zrobi. Sprzedałaś się, oskarżyła ją sąsiadka. Można się sprzedać na dwa sposoby, odpowiedziała. Wybrałam ten lepszy. Pomyślę, zarobię prawdziwe pieniądze, a jednocześnie dam komuś najpiękniejsze, co można dać drugiemu człowiekowi. A jeśli pokochasz to dziecko, jeśli nie będziesz chciała go oddać, zostaniesz z długiem i z trzecim dzieciakiem do karmienia i kupowania butów. Będę się starała go nie pokochać. Piotrka i Julkę też tak naprawdę pokochałam dopiero wtedy, kiedy urodziłam. Kiedy byli w brzuchu, to nie umiałam sobie wyobrazić, że tam siedzi prawdziwy człowiek. Jak sobie chcesz. Tamta wzruszyła ramionami. Tylko, żebyś później nie płakała, bo na moją głowę to nic dobrego z tego nie będzie. Po wyjściu sąsiadki, Iwona znowu zapatrzyła się w okno. Gdzieś tam za szybą chodzili ludzie, którym miała dać dziecko. Nie tacy ludzie jak ona, tacy do jakich mogła należeć, gdyby jej życie, małżeństwo i kariera nie okazały się pasmem porażek. Ludzie ze świata za szybą, którzy kupili już wszystko w tym ogromnym sklepie z zabawkami, jakim było współczesne życie, i chcieli zamówić jeszcze tylko tę jedną, jedyną rzecz, jakiej akurat dla nich zabrakło w magazynie. Ludzie płacący innym ludziom za ich czas i swoją wygodę, zatrudniający sprzątaczki, gosposie, kierowców i nianie, dla których pewnie zatrudnienie zastępczej matki było tylko kolejnym krokiem w tym łańcuchu. Ludzie dzielili się na kupujących i dostawców, a jej zupełnie naturalnie przypadła ta druga rola. Została na nią skazana, teraz już na zawsze. Wszystko mogło się potoczyć inaczej, gdyby skończyła studia, nie urodziła dzieci ale nie umiała sobie wyobrazić życia bez dzieci, bez Piotrusia i Julki, odrabiających teraz lekcje w pokoju, w którym spali we troje. Dawnym, dużym pokoju niewielkiego mieszkania, zagraconym dwiema wersalkami i rozkładanym fotelem małej. Dla nich to robiła. Po to, żeby móc pojechać taksówką do lekarza, kiedy Piotrek znowu zacznie zanosić się w nocy świszczącym kaszlem. Po to, żeby wysłać go na zimowisko w góry i żeby Julka mogła chodzić na balet i nie wstydzić się tam starego tresu. To oni zamiast niej kiedyś wejdą do świata z za szyby. Może właśnie dzięki decyzji, jaką podjęła. Może będą umieli jej wybaczyć oddanie ich brata albo siostry obcym ludziom, jeśli będą wiedzieli, że poświęciła to dziecko w ofierze za ich lepsze życie. Gdzieś tam za oknem żyje kobieta która od razu wprowadzi tamto dziecko do innego świata, obdarzy je wszystkim, co dziecko powinno dostać. Będzie je kochać i pielęgnować. Kobieta, która ma wszystko, a jednocześnie zazdrości jej i wonie tego, co przyszło jej przecież tak naturalnie i bez zastanowienia. Próbowała wyobrazić sobie tę kobietę, i wyświetlił się jej w głowie obrazek z kolorowego pisma dla rodziców nieskazitelna blondynka pchająca wózek. Na sąsiedniej stronie z pewnością była reklama tych wózków, z uśmiechem na twarzy. Telefon zadzwonił kilka tygodni później, kiedy była w pracy. Odebrała matka. Zanotowała numer. Ta z agencji dzwoniła, burknęła tonem, który nie pozostawiał żadnych wątpliwości co do jej dezaprobaty dla całego pomysłu. Masz oddzwonić przed dwudziestą pierwszą. Mamy dla pani kandydatów na rodziców, usłyszała w słuchawce, kiedy właścicielka agencji odebrała komórkę. Proszę przyjechać we wtorek z kompletem badań lekarskich i dowodem. Czerwony namiot to tytuł powieści Anity Diamant o życiu kobiet w czasach biblijnych patriarchów. Tłumaczenie K. Kaliska, Poznań 2003. Czerwony namiot był miejscem, gdzie kobiety spędzały wspólnie dni menstruacji. Podróżna Pociąg zbliżał się do stacji. Starsza kobieta przepychała się na korytarz z bagażami sapiąc przy tym i zalewając się potem o ostrym zapachu. Mężczyzna z laptopem stukał z furią w klawiaturę mamrocząc coś pod nosem. Do stacji jeszcze godzina, potem w PKS. Kolejna godzinka, półtorej, i dojadą. Kiedy będą na miejscu, zastanowią się, co dalej. Dziecko spało spokojnie, posapując przez nos co jakiś czas. Zastanowimy się, prawda, maleńka? Młoda kobieta musnęła ustami policzek dziecka. Coś wymyślimy, nie martw się. Problem w tym, że nie umiała nic wymyślić. Przed wyjazdem napędzała ją adrenalina, pośpiech nie pozwalał się zastanowić. W pociągu, kołysana monotonnym stukotem kół, miała aż nadto czasu na myślenie, ale w głowie tylko pustka, w której wirowały białe płaty śniegu, jak na ekranie zepsutego telewizora. Stres opadł, i jak powódź pozostawił po sobie zwały błota i śmieci. Nic się nie skrystalizowało ani nie pojawiło. Jeszcze był czas. Może po prostu przez chwilę pożyje tak jak inne matki, w rytmie codziennych obowiązków, zmęczenia i braku snu, rzucając się z jednej czynności w drugą, utartymi kolejnami, byle do wieczora i byle do rana. Może taka monotonia pozwoli jej to coś odnaleźć. Pociąg się zatrzymał. Dziecko jęknęło przez sen. Za oknem stacja, jaka mogłaby być w każdym niewielkim mieście. Brudne perony. Ceglany budynek dworca wołający o remont. Głos z megafonu. Pociąg pospieszny relacji Warszawa-Lublin stoi na torze szóstym przy peronie trzecim. Ludzie biegający po peronie w poszukiwaniu odpowiedniego wagonu. Przedostatnia stacja. Jeszcze pół godziny i trzeba będzie wysiąść. Wrócić z tego okradzionego międzyczasu do rzeczywistości. Autobus odjeżdża za godzinę i dwadzieścia minut. Wyobraziła sobie minę babci, jej sylwetkę przy furtce niewielkiego drewnianego domku, zbudowanego jeszcze przed wojną, jej szeroką spódnicę i chustkę na głowie. Ucieszy się. Zawsze się cieszyła, kiedy przyjeżdżali. Na imieniny i na święta. To będzie inna, prawdziwa radość. Nie ta sztuczna, warszawska, podszyta strachem. Prawdziwa radość i prawdziwe życie. Malwy pod płotem, piec kaflowy, rąbanie drzewa i karmienie kur o rano. W takim życiu można się schować, chroniąc to, co najcenniejsze, przed tymi, którzy za wszelką cenę chcą to zabrać. Pociąg ruszył, głos w megafonie zeskrzypiał, koła turkotały, przybliżając ją i dziecko z każdą minutą o kolejne kilka metrów do schronienia. Część druga. W oczekiwaniu. Nadzieja umarła razem z czwartym dzieckiem. Piąta, ostatnia próba miała być ostatecznym potwierdzeniem tej śmierci. Tak też się stało. Tym razem trwało to najkrócej, bo tylko siedem tygodni. Lekarz westchnął na widok Marty. Na początku był nią znudzony. Ot, jeszcze jedna, spanikowana pacjentka, która po pół roku nieskutecznych starań wmawia sobie bezpłodność. Po pierwszym poronieniu z pasją i zaangażowaniem szukał przyczyny. Przy drugim zlecił wszystkie możliwe badania, przy trzeciej i czwartej ciąży zasypywał Marte optymistycznymi statystykami. Teraz najbardziej na świecie pragnął jej nigdy więcej nie zobaczyć. Była porażką, żywym dowodem na to, że medycyna nie jest nauką ścisłą, zaprzeczeniem jego żarliwej wiary w to, że każdą dolegliwość można zdiagnozować i wyleczyć. Zmieniła się od pierwszej wizyty. Jakby ktoś się wyprał w wybielaczu. Twarz jej zjaśniała, zszarzała. Pod wielkimi ciemnoszarymi oczyma pojawiły się worki z skóry i wyraźne zmarszczki mimiczne, ale nie te w kącikach oczu od śmiechu. Siedziała na krześle zgarbiona, nerwowo skubiąc paznokciami skórki na poranionych kciukach. Usta miała spierzchnięte i popękane. Dlaczego? Zapytała tylko. Pokręcił głową. Nie znam odpowiedzi. Nie wiem. Jest pani całkowicie zdrowa. Nie ma żadnych nieprawidłowości w budowie ani w wynikach badań. Teoretycznie powinna pani nosić ciążę i rodzić bez najmniejszych problemów. Obawiam się jednak, że w pani przypadku jest jakiś czynnik, coś, czego medycyna jeszcze nie wie, co nie pozwala pani donosić ciąży. Czy to ma związek z zabiegiem? zapytała. Nie przypuszczam, zawahał się. Myślę, że zabieg nie był potrzebny. Tamtą ciążę też by pani straciła wcześniej czy później. Czyli nie mam szans? Współczucie ścisnęło go za gardło. Starała się być dzielna. Chciał za wszelką cenę przekazać jej jakieś dobre wiadomości, ale nie miał nic do przekazania, nie znosił tego. Kochał te chwile, kiedy pacjentki przychodziły obejrzeć na monitorze USG swoje zdrowe, w pełni ukształtowane dzieci. Uwielbiał moment, kiedy z pomiędzy nóg pacjentki wyłania się w szpitalu kudłata główka o ciemnych włoskach zlepionych krwią. Przepadał za ratowaniem beznadziejnych przypadków. Cesarki wykonywane w ostatniej chwili eksperymentalne leki. Nienawidził chwil, kiedy musiał przekazywać złe wieści. Nie zdarzało się to często. Ostatecznie większość kobiet rodziła zdrowe dzieci, których zdjęcia później zapełniały ściany poczekalni. Ale kiedy przychodziły, wysysały z niego całą energię. Obawiam się, że nie ma szans, żeby pani kiedykolwiek urodziła. Dalsze próby mogą być ryzykowne dla pani zdrowia. Wiedziała o tym. Podczas ostatniego poronienia straciła prawie dwa litry krwi. Uratowała ją szybka transfuzja i to, że karetka jakimś cudem dojechała na osiedle szybciej niż zwykle. Czy zastanawiała się pani nad adopcją? Nie. To znaczy tak, ale nie chcemy. Jedne, co mogę w takiej sytuacji zaproponować, to macierzyństwo zastępcze, surogatka. Wyjaśnił widząc jej pozbawioną wyrazu twarz. Kobieta, która donosi ciążę i urodzi dla państwa biologiczne dziecko. Można to zrobić? Jej twarz pojaśniała. Teoretycznie. Według prawa nie bardzo, ale my, Polacy, jesteśmy specjalistami od znajdowania luk w prawie. Uśmiechnął się. A pani nie ma problemu z zapłudnieniem i wyprodukowaniem zarodków. Pani potrzebuje kogoś, kto przez te parę miesięcy będzie, powiedzmy, inkubatorem. Klinika, której adres dostali, wyglądała zupełnie niepozornie. Nowy, prosty biały budynek wciśnięty między stare bloki z wielkiej płyty na jednym z osiedli z lat 70. Przy oszklonych drzwiach tabliczka z nazwą i przycisk dzwonka. Poczekalnia nie różniła się niczym od poczekalni w innych prywatnych przychodniach. Wysoka lada recepcji, matowe kafle na podłodze, na ścianach uspokajająca zieleń i beż. Kilka wycinków z gazet i dyplomów oprawionych w proste ramki. Na szklanym bracie stolika kolorowe czasopisma i ulotki leków dostępnych bez recepty. Tylko kobiety w poczekalni były inne. Cichsze, bledsze, z ustami zaciśniętymi w grymasie determinacji albo bólu. Jedynie kilka z nich miało wyraźne ciążowe brzuszki. Obejmowały je jakby ze strachem, jakby próbując chronić przed zewnętrznym światem z desperacką nadzieją. Marta ścisnęła Filipa za rękę. Straszne miejsce, pomyślała. Poszukała jego wzroku. On odpowiedział spojrzeniem. Dotknęli się chyba po raz pierwszy od jej ostatniego powrotu ze szpitala. Od tamtej pory poruszali się osobno. Każde oddzielnie spowite kokonem bólu i milczenia. Tu jednak dotknięcie wydawało się na miejscu. Tu, o ile wszystko pójdzie dobrze, mieli zdjąć z siebie brzemię porażki odzyskać na nowo dostęp do siebie. Seks miał znów stać się sposobem na bliskość, a nie tylko technicznym robieniem dziecka. I to jedynie w konkretne dni i godziny, wyznaczone przez termometr, kalendarz i intuicję, a później znowu kilka tygodni przerwy i trzy miesiące na regenerację po kolejnym poronieniu. Filip czuł się jak maszynka, której jedynym zadaniem było dostarczenie porcji lepkiego białego płynu w odpowiedniej chwili. Teraz też miało tak być, ale o ile wszystko się powiedzie, po raz ostatni. Proszę. Drzwi gabinetu się uchyliły. Marta i Filip weszli na spotkanie swojego przeznaczenia. Leki zrobiły z niej zombie. Nieustanne wahania nastroju przypominały jej tę huśtawkę z końcówki każdego cyklu, kiedy do wybuchnięcia płaczem wystarczał odrobinę przypalony garnuszek na mleko. A granica między rozpaczą a histerycznym śmiechem była cienka jak włos. W jednej chwili Marta była senna, zmęczona, drażnił ją każdy dźwięk. Codzienne zapachy wywoływały ból głowy i mdłości. Po minucie kipiała energią, a po chwili zanosiła się płaczem na widok reklamy telewizyjnej z gumową kaczuszką. Poprosiła o urlop. Choć po tylu zwolnieniach, było to już przeciąganiem struny, jednak spotkała się ze zrozumieniem. Pomyślała, że szefowa i podwładne z działu muszą odczuwać ulgę. Kiedy zniknęła, razem z nią, zniknęło nieustanne zagrożenie wybuchem złości, awanturą czy atakiem płaczu na widok literówki w zestawieniu. Miała nadzieję, że będzie miała dokąd wrócić, kiedy już będzie po wszystkim, że jej miejsca nie zajmie jakaś zrównoważona i spokojna młoda kobieta. Siedziała więc w domu, wsłuchując się w dojrzewające w niej komórki jajowe. Lekarze mieli wyprodukować z nich piękne nowe zarodki, które później zostaną wszczepione jakiejś innej kobiecie. Jak kukułka pomyślała. Kukułka znosi jaja w gnieździe innego ptaka, który ma za zadanie je wysiedzieć. Wszyscy to potępiają, lecz przecież, skoro wymyśliła to natura, musi być w tym jakiś cel. Co czuje kukułka składając jajo w cudzym gnieździe? Czy wiesz, że robi to co najlepsze dla swojego przyszłego dziecka, czy później martwi się o nie? Wiedziała, że gdyby zadała to pytanie głośno, mężowi, matce znajomej, zamiast odpowiedzi usłyszałaby tylko pełen zakłopotania śmiech. Nikt nie zastanawia się nad takimi rzeczami. Kukułka robi coś, do czego została genetycznie zaprogramowana. Ptaki nie myślą. Dlatego postanowiła zachować te rozważania dla siebie. Patrzyła przez okno. Osiedle przykryła cieniutka warstwa śniegu. Dzieci biegały znacząc biel śladami zimowych butów i sanek. W ogródkach na parterze bałwany zastąpiły suszarki z praniem. Spuchła. Zatrzymywała wodę. Sprzedawczynie ze sklepiku proponowały jej na par mniszka, ale nie słuchała. Zamiast tego kupowała sobie słodycze i gotowe dania. Rozpieszczała się. Jej myśli oscylowały od euforii do czarnego. Na pewno się nie uda. Zadzwoniła do matki przez Skype'a. Matka, gdzieś daleko na przedmieściach Kolumbus, Ohio, opowiadała o burzy śnieżnej i epidemii nowej grypy, która na szczęście okazała się mniej groźna, niż się spodziewano. Matka wyjechała tam za nowym mężem. Zasymilowała się natychmiast, jak to ona, z entuzjazmem jadła hot dogi na meczach bejsbolowych i piekła mafinki na spotkania polskiej parafii. Zaskakująco krótko rozmawiały, choć w zasadzie już od wielu lat nie miały sobie dużo do powiedzenia. Po wypadku Marta zamknęła się w sobie. Później rodzice się rozwiedli. Marta zamieszkała z ojcem, który sprawiał wrażenie, jakby go wcale nie było, a matka funkcjonowała jako dostawca paczek z amerykańskimi ciuchami. O. O tym potrafiła rozprawiać godzinami co nowego upolowała w Gapie i jak tanie są te ubrania w porównaniu z polskimi cenami. Na ślub przysłała bukiet kwiatów i prezent, absurdalną maszynę do pieczenia chleba, gotowania, miksowania, maszynę jak z filmu, do której jednym końcem wrzucało się surowe jarzyny i mąkę, a z drugiej strony wychodziła zapiekanka warzywna. Marta wypróbowała ustrojstwo raz czy dwa, po czym schowała na Pawlacz, gdzie miało pozostać do końca swoich dni, obok klatki po dawno zdechłym chomiku i karimaty pamiętającej wakacyjne wyprawy w góry. Filip znał teściową głównie z długich maili okraszonych fotografiami pulchnej, złotowłosej, sześćdziesięciolatki w leginsach maszerującej nad wielkim kanionem. Matka nie była zainteresowana tematem ciąży i macierzyństwa. Matka urodziła Martę tylko dlatego, że babcia Ada nigdy w życiu nie zaakceptowałaby aborcji, a później wykarmiła ją butelką systemem karmienie co cztery godziny, a jak wrzeszczy w międzyczasie, to dobrze, płuca sobie wzmocni. Oddała półroczną Martę do żłobka, trzyletnią do przedszkola. Sprawdzała zeszyty i dziękowała za laurki, słoiki oklejone kolorową kaszą i gliniane popielniczki wykonywane w szkole jako prezenty na Dzień Matki. Ale przede wszystkim zajmowała się własnym życiem. Ciepło, miłość i troska były dostępne na wsi, u babci i dziadka. Przynajmniej do jego śmierci w wypadku, niedługo po jedenastych urodzinach wnuczki. Teściowa za to była żywo zainteresowana. Pojawiała się w trudnych do przewidzenia chwilach, zawsze przynosząc jakiś nowo odkryty skarb. Kulki homeopatyczne na ogólne wzmocnienie organizmu, cudowny medalik Maryi znany ze swej uzdrawiającej mocy, buteleczkę wody Zulurt, indiański łapacz snów. Między drugim a trzecim poronieniem zapakowała Martę w swoje stare cinquecento i nie bacząc na jej protesty wywiozła gdzieś za miasto, gdzie pod cyrkowym namiotem kłębił się tłum chorych. W namiocie łusawy pan w średnim wieku monotonnie wygłaszał jakieś mantry, które miały ich wprowadzić w trans, naenergetyzować, a przy okazji napełnić energią butelki wody mineralnej kupione na specjalnym stoisku obok namiotu. Po części ogólnej pan powolnym krokiem przemieszczał się wśród rozstępującego się przed nim tłumu, dotykając niektórych zgromadzonych. Teściowa energicznie wypchnęła znowu naprzód. Pan położył Marcie suchą, miękką dłoń na czole i oznajmił przyciszonym głosem: Będziesz uzdrowiona, zabieram od ciebie złą energię. Po czym strzepnął dłoń, jakby rzeczywiście przykleiło się do niej coś obrzydliwego. W drodze powrotnej matka Filipa nie przestawała mówić. Prowadziła wiekowe autko z łańską fantazją po drogach powiatowych i gruntowych, a jednocześnie zasypywała Martę pytaniami, radami i poleceniami. – Czułaś tę energię? – wykrzykiwała, gdy podskakiwały na wybojach. – Czułaś, prawda? Nie sposób tego nie czuć. Ten człowiek jest niesamowity. Aż iskry od niego biją. Odkąd byłam u niego po raz pierwszy, skończyły się wszystkie moje problemy. Skończyły się te uderzenia gorąca, żylaki, mnie nie bolą i… Nareszcie mam cukier w normie. Pamiętaj tylko, pij tę wodę tak jak on każe. Dwa łyki przed każdym posiłkiem, nie więcej. Marta posłusznie wypiła całą dwulitrową butelkę niegazowanej wody. Nad łóżkiem zawiesiła łapacz snów. Jadła cukrowe kulki, kiedy teściowa patrzyła. A po cichu podśmiewała się z wiary starszej pani w absurdalną mieszankę religii, przesądów i pseudonaukowych stwierdzeń. Czasami w chwilach rozpaczy rzucała się na te dziwaczne sposoby z desperacką energią, w nadziei, na przekór rozumowi, że cokolwiek z tego pomoże jej osiągnąć upragniony cel. W końcu nie ma nic złego w piciu wody. Kto wie, może ten człowiek rzeczywiście ma jakąś energię. Nauka nie zbadała jeszcze wszystkiego. Homeopatia może działać. Kilkadziesiąt lat temu nikt nie uwierzyłby, że coś takiego jak internet może powstać. Pewne rzeczy dzisiaj uważane za wytwór wyobraźni, jutro mogą się okazać sprawdzoną metodą, przyjmowaną jako coś oczywistego. Przekonywała samą siebie. Kiedy indziej szła do kościoła przepełniona wiarą, jakiej nie odczuwała od czasu pierwszej komunii i modliła się żarliwie, zawierając pogańskie w swej naturze pakty z Bogiem. Jeśli istniejesz, proszę, wybacz mi wszystko złe, co popełniłam. Daj mi jeszcze jedną szansę, tylko jedną jedyną. Jeśli pozwolisz mi urodzić dziecko, to będę chodzić do kościoła w każdą niedzielę, przestrzegać dziesięciorka przykazań, odmawiać różaniec, pościć w każdy piątek. Zrobię wszystko, absolutnie wszystko. Po czym rozglądała się dookoła, widziała tłum karnie wstający i klękający na dźwięk dzwonka. Odruch warunkowy, jak u psa Pawłowa, wyćwiczony przez lata i nie wymagający żadnego udziału świadomości. W nozdrza uderzał ją od ludzkich ciał i dym kadzidła. Matka Boska z dzieciątkiem zdawała się wykrzywiać do niej szyderczo ze złych ram obrazu, a rozmodlony papież polak na olejnym, kiczowatym płótnie odwracał od niej wzrok z niesmakiem. Wtedy wracała do podśmiewania się. Stawiała Boga w jednym rzędzie złysym uzdrowicielem z namiotu, jako rozpaczliwy wytwór wyobraźni i strachu ludzi przed rzeczywistością. Jeden stan niósł gorączkową nadzieję, drugi fatalistyczne przekonanie, że co ma być, to będzie, a gdzieś pomiędzy nimi rozdarta tkwiła jedenastoletnia dziewczynka z nogami w gipsie, zamykająca oczy w szpitalnym łóżku, prosząc: Niech to się wreszcie skończy! Wizyta w klinice w pewien sposób naturalnie zakończyła ten etap miotania się od desperackiej nadziei do czarnej rozpaczy, od wiary do racjonalizmu. Była jednak także przyznaniem się do porażki. Jakaś głębsza, mniej świadoma część Marty na przekór rozumowi upierała się, że może wystarczyłaby jeszcze jedna próba, żeby się udało, może poddała się za wcześnie i przez to straci czekające już w zasięgu ręki możliwości. Inna część odetchnęła z ulgą. To najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć, powiedział Filip. Powoli stosunki między nimi wracały do normy przestały być podszyte strachem i niemym wyrzutem. Tak myślisz? Zapytała, patrząc na niego z wdzięcznością. Dopiero teraz zauważyła, jak bardzo się postarzał przez te pięć lat nieustannych starań o ciążę. Linia włosów cofnęła się, uniemożliwiając ostatecznie używanie określenia wysokie czoło w tonie innym niż żartobliwy. W jasnych, cienkich włosach prześwitywały siwe pasma. Wokół jego niebieskich oczu rysowały się linie zmarszczek, policzki się zapadły, plecy przygarbiły. Nie miał jeszcze czterdziestu lat, ale wyglądał na starszego, a przede wszystkim na śmiertelnie zmęczonego, jak ktoś po stracie bliskiej osoby. W pewnym sensie tak było. Czyż nie stracili pięciu najbliższych osób w ostatnich latach? Może były to tylko potencjalne osoby. Może nie dostali szansy na ich poznanie, ale przecież zdążyli je pokochać. Tak właśnie myślę. Odpowiedział. Nie zniósłbym kolejnej próby tego strachu o ciebie i o dziecko. O obcą osoba nie będę się tak bał. Ona nie będzie obca. W pewnym sensie to ona będzie jego matką. To jej głos dziecko będzie słyszało w brzuchu, to jej bicie serca, jej zapach wdrukują mu się w pamięć. Nareszcie odważyła się wypowiedzieć na głos swoje najgłębsze wątpliwości to, co najbardziej ją dręczyło. A może przez całe życie będzie za nim tęsknić? Nie będzie. Filip objął ją ramieniem. Będzie miało nasze geny. Nos dziadka Felicjana i szalone pomysły mojej matki, Twoje ciemne włosy i moje niebieskie oczy. Ona będzie tylko inkubatorem. Wynajmiemy ją na pewien czas, tak jak się zatrudnia niańka, kiedy nie możesz się sama zająć dzieckiem. Marta pokiwała głową, chociaż nie udało mu się całkowicie rozwiać jej wątpliwości. Nie wypowiedziała też na głos najważniejszego, tego, co zaprzątało jej myśli od chwili, kiedy dowiedziała się o istnieniu agencji. A co będzie, jeśli ona nie zechce oddać dziecka? No cóż, w takiej sytuacji są państwo w nie najlepszej pozycji, powiedziała starsza kobieta prowadząca agencję. Polskie prawo nie nadąża za postępem w tej dziedzinie. Teoretycznie wszystko jest ujęte w umowie cywilnoprawnej, ale czy sąd uzna taką umowę za wiążącą, to w praktyce zależy tylko od sędziego i adwokatów. Ta dziewczyna z Łodzi, która nie oddała synka genetycznym rodzicom, od trzech lat się procesuje, a dziecko przez cały czas przebywa u niej. Od razu radzę państwu poszukać dobrego prawnika, choć mam nadzieję, że w najbliższym czasie nasze państwo jednak uwzględni nowe możliwości medycyny i przestanie dyskryminować takich ludzi jak my. Marta i Filip popatrzyli na siebie, lekko zdziwieni tym przejęzyczeniem, ale kobieta pochyliła się w ich stronę, upiła łyk kawy z filiżanki z Duraleksu i wyjaśniła... My też przez wiele lat staraliśmy się o dziecko. W końcu adoptowaliśmy dwóch braci. Mieli rok i trzylatka. Nasi synowie są dzisiaj dorośli. Młodszy jeszcze studiuje. Starszy pomaga mężowi w firmie. Zawiesiła głos. Ale to jednak nie to samo. Kochamy ich, bardzo ich pokochaliśmy, ale czasem odzywa się taki żal, że nie mogliśmy mieć swoich dzieci. Gdyby wtedy medycyna oferowała takie możliwości... Westchnęła, machnęła ręką, uśmiechnęła się przepraszająco. Zanudzam państwa, przepraszam, tylko czasem tak trudno się powstrzymać od mówienia o tym. Dobry prawnik był, na szczęście, w zasięgu ręki. Korporacyjne kontakty Filipa zawsze przydawały się w takich sytuacjach. Ktoś znajomy polecił adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym, w sprawach dotyczących podziału opieki nad dziećmi. Podobno osiągał sukcesy, sporo pisano o nim w gazetach. Lubił wypowiadać się publicznie, a jego nazwisko z pewnością brzmiało znajomo dla wielu ludzi. Marta jednak nie uczestniczyła w pełni w spotkaniach z nim. Zostawiała rozmowę mężczyzną. Siedzieli w dużym pokoju przy stoliku zawalonym papierami, a ona wchodziła w rolę gospodyni, donoszącej kolejne kawy, napoje i przekąski. Filip bezwiednie drapał się w głowę, targając precyzyjnie zaczesane pasma jasnych włosów. Delikatna skóra jego twarzy czerwieniała. Prawnik w obowiązkowym garniturze i pod krawatem perorował, czasami wstawał i chodził, depcząc eleganckimi butami jasny dywan. Gestykulował, co pewien czas wymykał się na balkon na papierosa, stał oparty o balustradę, wpatrywał się w wieczorne niebo i światła bloku naprzeciwko, nie skupiając na niczym wzroku. Okulary bez oprawek miał zsunięte na sam czubek nosa. Czasem nerwowo bębnił palcami w balustradę albo nagle, w geście triumfu, unosił palec wskazujący do góry, poprawiał okulary i wbiegał energicznie do pokoju. Wracał do rozmowy i nanosił kolejne poprawki na kolejny projekt umowy. Marta schowała się w sypialni. Udawała, że czyta książkę, ale nie mogła się skupić na jej treści. Nagle pożałowała, że porzuciła zamiar studiowania prawa, a zamiast tego podjęła studia na prozaicznym, łatwym kierunku, który wypływał absolwentów prosto w objęcia międzynarodowych korporacji. Później jeszcze myślała o dodatkowych studiach prawniczych, ale nigdy nie było czasu. Potem zwyciężyła wewnętrzna inercja. Kiedy patrzyła wstecz na ostatnie kilka lat, w ogóle nie postrzegała ich w kategoriach rozwoju zawodowego, tylko jako nieustanne pasmo starań, owulacji, miesiączek, testów ciążowych, badań i pobytów w szpitalu. Może kiedy dziecko będzie starsze, pomyślała. Pewnego dnia adwokat, zadowolony, rzucił wreszcie kolejny wydruk na stół. Dopił herbatę, zieloną, z aromatem mandarynek. Nie pijał czarnej ani owocowej. I wyciągnął ręce w górę w geście ostatecznego zwycięstwa. To chyba będzie nareszcie to, czego chcemy. Zabezpiecza was na wszystkie możliwe sposoby. Krótka rozmowa telefoniczna. Umowa została przefaksowana do agencji. Dobito targu. Adwokat został przyjacielem domu. Na kolejne spotkania przychodził już z młodziutką, myszowatą żoną, zawsze bardzo drogo i bardzo źle ubraną, której tematy rozmów i zainteresowania sprowadzały się do osiągnięć ich dzieci i psów, mieli ich w sumie około sześciu sztuk. A Marta czasami łapała się na tym, że nie wie, ile z tej szóstki to ludzie, była ciekawa, czy po narodzinach dziecka też będzie tak skupiona wyłącznie na jednym temacie. I bardzo tego chciała. I co to za ludzie? Sąsiadka beata popijała kawę przy kuchennym stole iwony. Mili chociaż? Mili. Iwona w zamyśleniu postukała łyżeczką o brzeg filiżanki. Rozkoszowała się smakiem kawy rozpuszczalnej. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to na dziewięć miesięcy będzie musiała odstawić te i parę innych przyjemności. Chciała poczuć smak w pełni i zapamiętać go na zapas. A trochę zdenerwowani, trochę jakby z innego świata. Jak to? Inni niż my. Wiesz, mają inne problemy, i ona się roześmiała. Dlatego dzieciaka już mają wszystko zaplanowane. przedszkole wybrane pokoiku nie urządzają, żeby, jak to mówią, nie zapeszyć, ale już szukają wózków w internecie. Co robią? Nie dopytywałam, oboje w dużych firmach, korporacjach, jak to mówią, Iwona zamyśliła się na chwilę. Znowu utkwiła wzrok w oknie w tej niewidzialnej szybie za prawdziwym szkłem. Wiesz, wiesz, batka, gdyby nie Julka, gdyby nie wyjazd darka, gdyby nie długi. Mogłabym być taka, jak oni. No, coś ty, koleżanka prawie zakrztusiła się słodkim płynem. Chciałabyś się z nią zamienić tak ci źle w życiu? A niby dobrze? Masz pracę, masz mieszkanie, masz matkę do pomocy przy dzieciakach. Nie muszą łazić z kluczem na szyi, masz naczynsz. Iwona, po co ty to robisz? Nie wydaje ci się, że te pieniądze nie są tego warte? Że narobisz sobie kłopotu na całe życie, że będziesz żałować do śmierci? Mam pracę za 850 na rękę. Mam drugą pracę, gdzie siedzę do nocy. Powiedziała z goryczą Iwona. A wiesz, ile idzie na leki na oskrzera dla Piotrka? A wiesz, jak to ciężko, kiedy dzieciaki chodzą do klasy z tymi z osiedla i od razu widać, które gdzie mieszkają? Wiesz, jak to jest, kiedy Piotrek nie jest zapraszany na żadne urodziny do tych bogatych kolegów? W szkole niby go lubią, ale wszyscy wiedzą, co jego matka robi i że nie stać go na prezent, jaki wszyscy inni kupują. To samo Julka. Wszystkie koleżanki ma stąd, te z osiedla jej nie zauważają. Jedna taka poskarżyła nauczycielce, że Julka kradnie. Moja Julka, bo jej zginęła ulubiona kredka, a wiadomo, że jak zginęła, to ktoś z naszych musiał ukraść. Dla dzieci to robię, tylko dla nich. Na Darka nie mogę liczyć. Przyślę sto euro, jak mu czasem się przypomni. Akurat mi wtedy starcza na czynsz albo dla baby z Prowidenta, co u niej pożyczyłam na komunię Julki. Dla dzieci. Żeby miały lepsze życie, może im się wreszcie uda stąd wyrwać. Mnie się już prawie udało, ale nie wyszło. A nie sądzisz, że o tym dziecku też będziesz myślała jako swoim? Że pokochasz i nie będziesz chciała oddać? Albo że się urodzi chore? Nie alergik jak twój Piotrek, ale naprawdę chore z czy coś i oni go nie wezmą, a ty zostaniesz do końca życia z chorym dzieckiem? Pomyślałam o tym, ale słuchaj. Jakbym poszła na opiekunkę do takich ludzi, to nie byłby problem, prawda? Siedziałabym z dzieckiem jakiś czas, polubiłabym mnie, może nawet pokochała, przytulała, niańczyła, a wieczorem bym wracała do domu i zostawiała je u nich, bo to by nie było moje dziecko. Postanowiłam sobie, że takie będę traktować jak niańka. Dam mu wszystko, co potrzebne, a później oddam. Może popłaczę sobie trochę z tęsknoty, ale cały czas będę wiedziała, że to nie moje. Bata pokręciła głową z niedowierzaniem. Nie wierzę w to. Przykro mi, Iwonka, ale nie wierzę, że można nosić dziecko w brzuchu przez dziewięć miesięcy, a potem oddać obcym ludziom bez żalu. Niańka nie żyga w ciąży. Nie ma bóli, zgagi, rozstępów. Przyjrzała się jeszcze raz Iwonie. Nie była przekonana do tego pomysłu. Wydawał jej się sprzeczny z naturą i przewidywała same kłopoty. Ale musiała przyznać, że od wielu lat nie widziała w oczach Iwony takiej nadziei. Od ślubu z Darkiem, może od narodzin Julki, jej córki chrzestnej. Od lat obserwowała tylko, jak ta nadzieja znika, zastępowana rezygnacją i zmęczeniem. Jak kierat pracy i domu wysysa z przyjaciółki wszystkie siły życiowe. Odpowiadała na pukanie do drzwi, kiedy trzeba było znowu wieść Piotrusia nocą do szpitala, bo się dusił. Pożyczała trzydzieści złotych dla baby z prowidenta. Kupiła nawet kilka tubek tych cudownych amerykańskich kosmetyków i szybko rozdała po ciotkach. Niewiele więcej mogła zrobić, i czasem czuła się winna za swoje życie. Skromne ale udane. Za maczka, który nie zarabiał dużo, ale był dobrym mężem, za zdrowe dzieci. Może teraz powinna po prostu zaproponować wsparcie i ucho gotowe do słuchania, nie wtrącać się i mieć nadzieję, że wszystko skończy się jak najlepiej? Podziwiam cię, powiedziała. Ja bym tak nie umiała. Bardzo cię podziwiam. Jakbym była potrzebna, to wiesz, gdzie mnie szukać. Zawsze będę. Kiedy beata wyszła, Iwona się zamyśliła. Rozważała to już chyba tysiąc razy od spotkania w agencji i za każdym razem utwierdzała się w przekonaniu, że robi dobrze. Nie zaangażuje się w to uczuciowo, będzie przez cały czas uważać się za niańkę, która opiekuje się cudzym dzieckiem. To powinno być łatwe. W obu ciążach nie należała do tych kobiet, które przemawiają do brzucha i puszczają mu nagrania Mozarta. Poza tym z całego serca żałowała tamtej kobiety. Marty. Tamta na pierwszy rzut oka sprawiała wrażenie jeszcze jednej, ładnej, zadbanej, drogo ubranej kobiety z osiedla. Wysoka, naturalnie szczupła, w odróżnieniu od Iwony, która nigdy nie zrzuciła dziesięciu kilogramów po drugiej ciąży i zdążyła się do nich przyzwyczaić. Długie, ciemne włosy upięła w luźny węzeł z tyłu kształtnej głowy, ale w jej szarych oczach w liniach wokół ust były jakaś rozpacz i złość. Na tyle słabe, że niedostrzegalne na pierwszy rzut oka, ale trwałe, jakby wiele lat płaczu wyżłobiło w jej skórze te delikatne, niewidoczne prawie pod makijażem linie. A w opuszczonych kącikach ust czaiła się rezygnacja. Mąż był zupełnie zwyczajnym, łysiejącym blondynem w okularach. Nie odzywał się wiele. Tamta przez cały czas kurczowo ściskała jego nadgarstek, jakby wisiała nad przepaścią, a on był jedynym oparciem, które jeszcze chroniło ją od upadku. Iwona była ciekawa, czy ona ma siniaki, bo uścisk wyglądał na tak silny, że mógłby złamać kość. To kobieta zadawała pytania. Czy pani pali? A ktoś w domu? A alkohol? Czy pani pije? Jak często? Czy wciąż, ciąży będzie pani mogła wziąć zwolnienie i leżeć, jak będzie potrzeba? Czy chorowała pani na różyczkę? Czy dzieci są szczepione? I kilkadziesiąt innych, drobiazgowych pytań o każdy możliwy aspekt życia. Czasami zaglądała do niewielkiego kolorowego notesika, żeby przypomnieć sobie kolejne pytania, i zaznaczała drobnymi znaczkami te, na które Iwona już odpowiedziała. Przed ostatnim pytaniem uśmiechnęła się nerwowo, przepraszająco i wypaliła: Czy na pewno jest pani gotowa to dla nas zrobić? Na to pytanie zadane w tamtej chwili istniała jedna odpowiedź. Każda inna byłaby jak policzek dla tej rozedrganej wewnętrznie kobiety, sprawiającej wrażenie, jakby miała za chwilę rozsypać się na drobne, ostre odłamki i zalać morzem łez. Jej oczekiwanie i pragnienie były tak widoczne, że Iwona bez wahania odpowiedziała Tak, oczywiście. Tamta uścisnęła jej rękę dłonią zimną jak lód i mokrą od potu, po czym chwiejnie się podniosła jak ktoś, kto po długiej i ciężkiej chorobie nareszcie po raz pierwszy wstaje z łóżka. Sparła dłoń na ramieniu męża, który lekko ją podtrzymał, i wykrztusiła przez napływające do gardła łzy: "Dziękuję pani." Ale czy naprawdę była gotowa? Od chwili kiedy podjęła decyzję, stale utwierdzała się w przekonaniu, że tak. Po wszystkich niepowodzeniach w życiu jednego tylko była pewna. Istniała jedna jedyna rzecz, jaką potrafiła zrobić dobrze i z łatwością. Niektórym dany jest talent do pisania albo malowania. Inni sumują w głowie cyfry jak kalkulator. Jeszcze inni potrafiliby sprzedać termofor mieszkańcom Sahary. Jej dano tylko tę jedyną podstawową biologiczną umiejętność rodzenia dzieci. Przez długi czas była przekonana, że to zdolność tak prymitywna i instynktowna, że obdarzono nią wszystkie kobiety. Podsycały to przekonanie krytyczne uwagi ojca. Teraz, o kilkanaście lat mądrzejsza, wiedziała, że w obecnym świecie to umiejętność rzadka i otoczona kultem, umiejętność będąca przedmiotem zazdrości ze strony kobiety i pozbawionych przez naturę albo okrutny los. Iwona, będąc nikim, szarą, zaniedbaną myszą ze zrujnowanego robotniczego osiedla, samotną matką z nędzną pracą i marnymi widokami na przyszłość, była jednocześnie szamanką, dawczynią życia i, jeżeli chciała, mogła się tym życiem podzielić z innymi, pozbawionymi tego daru kobietami. Wiedziała już, że najłatwiej będzie, jeśli potraktuje to jak pracę. Dawno temu jeszcze w szkole zajmowała się dziećmi swojej ciotki, które urodziły się, kiedy Iwona była nastolatką. Starsza, Agnieszka, wtedy kilkuletnia, nigdy nie wzbudzała w niej ciepłych uczuć. Była chudym, złośliwym dzieciakiem z wiecznie zasmarkanym nosem i skłonnością do ataków złości. Potrafiła rzucić się na linoleum na podłodze małego mieszkanka, ciotki i wujka i wrzeszczeć tupiąc piętami, póki nie dostała tego, czego chciała. Ale młodsza Karolinka, mniej więcej półtora roczna, budziła w trzynastoletniej Iwonie prawdziwy instynkt macierzyński. Do dziś potrafiła sobie przypomnieć, jak bardzo rozczulał ją dotyk ciepłych, miękkich i brudnych łapek na szyi. Jak bardzo kochała tę maleńką, okrąglutką dziewczynkę. Dziś Karolina, prawie dwudziestoletnia pannica w ciężkich czarnych ubraniach, patrząca wojowniczo z podfarbowanej grzywki, nie miała już w sobie ani śladu tej dziecięcej niewinności i ciepła. Jednak to właśnie od opieki nad nią Iwona zaczęła pragnąć dziecka. To dzięki Karolinie, kiedy tuż po maturze zaszła w ciążę, ani przez chwilę nie myślała o zabiegu. Kiedy zajmowała się dziewczynkami, często błagała rodziców o młodsze rodzeństwo, ale zbywali jej prośby lekceważąco. Dopiero ciotka pewnego dnia wzięła ją na bok i wytłumaczyła, że matka po porodzie musiała przejść poważną operację, przez co nie może mieć już więcej dzieci. Wtedy Iwona skupiła się na miłości do małej Karolinki, z którą zostawała wieczorami, kiedy ciotka Salowa musiała iść do szpitala na nocną zmianę. Wtedy też nauczyła się, że żeby zajmować się cudzym dzieckiem, trzeba tę miłość zostawiać w pewnym sensie za progiem, zdejmować z siebie jak robocze ubranie po powrocie do domu. Miała nadzieję, że uda się jej to i teraz, kiedy będzie w ciąży z tym obcym, a jednak trochę jakby własnym dzieckiem. Mimo wszystko, chwilami dopadały ją wątpliwości. Zdarzało jej się budzić nad ranem godzinę przed sygnałem budzika z paraliżującym, duszącym i skręcającym żołądek uczuciem przerażenia. Coś w niej krzyczało: A jeśli nie podołam? A jeżeli i w tym okaże się do niczego jak we wszystkim innym? Wstawała wtedy, starając się wypełnić bezsenny czas sprzątaniem, prasowaniem i innymi obowiązkami, które zwykle wykonywała wieczorem, aż o świcie budziła matkę tą krzątaniną. Znowu nie śpisz? dobiegało pytanie z sypialni. Do lekarza byś poszła, Melisy się nabiła. Jakże tak można, dziewczyno, zadręczasz się tym wszystkim zamiast spać? Dzieci, zwabione gderaniem babci, wypełzły sennie z łóżek, siadały w piżamach przy stole, szykowały sobie śniadanie i tak mijały im poranki. Stopniowo zagłuszała dziennymi odgłosami te nocne pytania, tak że stawały się prawie niesłyszalne. Wracały dopiero w ciszy nocy, kiedy jedynym dźwiękiem oprócz chrapania matki i posapywania dzieci były monotonny, nigdy nieustający szum samochodów na wylotówce i warkot lądujących samolotów. Po wielu latach były jak tykanie zegara, stałe, lecz rzadko rejestrowane przez świadomość. Krótko po tamtym spotkaniu z małżeństwem klientów, Iwona otrzymała list z umową i adres kliniki, do której miała się udać na badania. Przed budynkiem kliniki czekali już tamci, oparci o jeden z tych drogich, niby to terenowych samochodów, które w rzeczywistości służą tylko do przemieszczania się trasami z jednego podziemnego garażu do drugiego. Marnując swój terenowy potencjał w korkach wielkiego miasta, auto lśniło wymytą czernią. Na widok Iwony, idącej od przystanku autobusowego, ruszyli w jej stronę. Weszli do przychodni razem. Filip przytrzymał drzwi obu kobietom. Z zalad recepcji uniosła się młodziutka dziewczyna o tlenionych włosach. Dzień dobry, jestem umówiona Radziejewska na godzinę dwadzieścia. Zapraszam do poczekalni, doktor zaraz przyjmie. Recepcjonistka była nienagannie uprzejma. Usiedli na twardych, plastikowych krzesełkach. Marta po środku, Iwona i Filip po obu jej stronach, jakby oboje instynktownie chcieli chronić najsłabszą spośród siebie przed atakami zewnętrznego świata. Tak było dobrze. Zapadła niezręczna cisza. Iwona sięgnęła po kolorowe czasopismo z okrągłą buźką niemowlaka na okładce. Zaszeleściła kartkami. Klub pokarm i miłość. Każda kobieta potrafi karmić piersią, przeczytała. Ale zauważyła bolesny skurcz, jaki przeleciał prawie niezauważalnie po twarzy Marty, więc szybko odłożyła pisemko i zamiast niego wzięła ze sterty coś o zdrowym życiu, pełne reklam herbatek na przeczyszczenie i celebrytek opowiadających o tym, jak w codziennej diecie unikają cukru, soli, białego chleba, wegety i innych śmiertelnie groźnych składników. Kątem oka dostrzegła, że Marta zamknęła oczy, jakby zapadała w nagły, głęboki sen. Jej mąż patrzył pustym spojrzeniem w plakat na przeciwległej ścianie, przedstawiający zarodek w najwcześniejszym stadium ciąży. Kijankę z zawiązkami kończyn i wyraźnym ogonkiem. Choć zdawało się, że jest idealnie spokojny, jego palce nerwowo skubały materiał drogich, fabrycznie przecieranych dżinsów. Co pewien czas ukradkiem zerkał na żonę. Wiedział, co czuje, patrząc na ten plakat. Wiedział, że to dla niej tak, jakby oglądała fotografie wszystkich utraconych dzieci. Wiedział też, że tym razem zamknęła oczy nie po to, żeby w swoim wnętrzu przeczekać te kilkanaście minut, ale żeby nie widzieć tego rysunku. Rysunku będącego portretem Marysi, Jasia, Piotrusia, Anielki. Dzieci, którym nadano imiona, zanim wyrosły im palce u rąk, dzieci, które umarły, kiedy jeszcze nawet nie przypominały człowieka, a tak przerażająco realnych w wyobraźni. Kiedy drzwi gabinetu się otworzyły, obie kobiety jednocześnie wstały z krzeseł, ale Filip zareagował szybko, przytrzymał Martę za łokieć. Pozwól jej wejść tam samej, powiedział łagodnie. Po kilkunastu minutach, które dłużyły się jak wieczność, drzwi otworzyły się ponownie. Weszli do gabinetu, trzymając się mocno za ręce. Iwona siedziała na krzesełku, już ubrana, z uśmiechem na twarzy. Proszę Państwa, zapoznałem się z wynikami badań i nie widzę przeciwwskazań do wszczepienia zarodków. Cóż, wygląda na to, że pani Radziejewska urodzi Państwu to wymarzone dziecko. Od tamtej chwili wszystko toczyło się bardzo szybko, a zarazem przeraźliwie wolno. Z jednej strony były badania, kłucie, wizyty w klinice i w laboratorium, z drugiej oczekiwanie na każdy wynik trwało wieki. Marta usiłowała normalnie pracować, żeby zapomnieć o tym, co dzieje się dookoła, ale nie była w stanie skupić się nawet na najprostszych zadaniach. Pewnego dnia wchodząc do barku podczas przerwy na lunch, spostrzegła kierujące się w jej stronę zatroskane spojrzenia. Po chwili głowy natychmiast odwróciły się, nachyliły do siebie nad stolikami, szepcząc coś nie do zrozumienia w panującym gwarze. Pojęła myśleli, że znowu była w ciąży. Ten szmer oznaczał współczucie i litość, i to nigdy nie wypowiadane głośno wprost dałaby sobie już wreszcie spokój, ileż można próbować? Tyle sierot czeka na adopcję? Zamknęła oczy. Wzniosła wokół umysłu szklaną barierę, pewnym krokiem ruszyła do lady zamówić pierogi ruskie i surówkę. Usiadła przy wolnym stoliku, plecami do drzwi, twarzą do okna z widokiem na korek na trasie Łazienkowskiej. Niech gadają. Słowa nie mają do niej dostępu. Czyjaś ręka spoczęła na jej ramieniu. Można się dosiąść? Kaśka z personalnego. Słabo ją znała. Właściwie tylko skojarzyła imię z twarzą widywaną na tle półki z segregatorami. Dorodna, dwudziestoparoletnia blondyna ubierała się z nieco większą dawką fantazji, niż dopuszczał firmowy Dreskot. Ale ponieważ nie kontaktowała się z klientami, patrzono na to przez palce. Dzisiaj wokół jej szyi zwisały sznury dużych paciorków z kolorowego szkła, a żakiet został zastąpiony fantazyjnym turkusowym swetrem, ażurowym, z tym żabotem. Nie przeszkadzam? Nie słysząc sprzeciwu, Kaśka postawiła na stoliku swój obiad. Makaron po bolońsku obficie posypany tartym serem i kole. Chciałam ci tylko powiedzieć, że widziałam na biurku szefowej wypowiedzenie dla ciebie. Oznajmiła bez zbędnych wstępów. Słynęła w firmie z bezpośredniości graniczącej z niegrzecznością. Każdemu wygarniała prosto z mostu, nie bacząc na konsekwencje, ale Marta jeszcze nie doświadczyła tej słynnej bezpośredniości na własnej skórze. Zdaje się, że omawiali Twój przypadek wczoraj na zebraniu kierowników działów. Chyba przesadziłaś z tymi zwolnieniami. ciągnęła Kaśka z ustami wypchanymi spaghetti. Przepraszam, że tak z pełną buzią, ale muszę zaraz zmiatać, a głodna jestem. Spodziewaj się jakiegoś wezwania. Nie sądzę, żeby cię mieli zaraz zwolnić, ale mogą postraszyć. Dodała po przełknięciu. Wypiła łyk coli z puszki, wytarła usta papierową serwetką, którą następnie zmiała w kulkę i rzuciła na plastikowy talerzyk. Marta nie mogła wyjść z podziwu, jak udało jej się tak szybko pochłonąć spaghetti, podczas kiedy ona ledwie zdążyła zjeść dwa pierogi. Patrzyła tak zafascynowana jak Kaśka je, że prawie zapomniała cokolwiek odpowiedzieć. Dziękuję za ostrzeżenie, wykrztusiła wreszcie. Nie ma za co, polecam się na przyszłość. Kaśka z szerokim uśmiechem wstała od stołu. Czyli tak to wygląda w firmie przyjaznej macierzyństwu i rodzinie, pomyślała Marta. Firma była przyjazna i pomocna, kiedy chodziło o zwykłe, bezproblemowe matki, które pracowały do bardzo zaawansowanej ciąży albo zabierały pracę do domu, rodziły w terminie, a po przepisowych paru miesiącach wracały. Nie było problemów z przerwami na karmienie, z przynoszeniem niemowlaka w huście na pikniki integracyjne. Pakiet zdrowotny obejmował specjalne zniżki dla młodych matek i ich dzieci. Jednak, kiedy ktoś przez tyle czasu starał się o dziecko, z wiecznymi zwolnieniami na poronienia, szpital, leczenie, wizyty lekarskie, firma traciła cierpliwość. Mogła być przyjazna prawdziwym matkom. Ale nie takim nieudacznicom jak Marta, które korzystały z przywilejów ciążowych, nie dając nic w zamian, które nosiły żałobę w sercu zamiast Pampersa w aktówce. Oczywiście nikt nie powiedział tego wprost. Kadrowa, zwana też oficjalnie kierowniczką działu HR, zaprosiła ją do gabinetu. Pani Marto! zagaiła składając ręce jak do modlitwy. Wszyscy tu pani bardzo współczujemy i z całej siły trzymamy kciuki za państwa starania. Marta skinęła tylko głową. Nie mogła oderwać wzroku od fotografii na biurku. W cyfrowej ramce LCD po kolei wyświetlały się slajdy przedstawiające kadrową z córkami: starszą córkę kadrowej w sukni ślubnej, uszytej, tak, żeby zamaskować wydatny brzuch, tę samą dziewczynę trzymającą na kolanach pyzatego Bobasa. Wyobraziła sobie te rozmowy matki i córki. Straszna tragedia, wiesz? Mamy taką w firmie, od tylu lat próbują. Dziękuj Bogu, że tobie się tak pięknie i szybko udało. Nie masz pojęcia, taka rozpacz, nie wyobrażam sobie. Ale sama pani rozumie. Ciągnęła starsza kobieta. Że te wszystkie zwolnienia i pobyty w szpitalu bardzo dezorganizują pracę działu. Koleżanki skarżą się, że przez pani nieobecności są znacznie bardziej obciążone pracą niż do tej pory. Bardzo cenimy pani wkład w rozwój firmy, ale sytuacja nas niepokoi. Używała liczby mnogiej, żeby dodać sobie ważności, dać Marcie do zrozumienia, że przemawia w imieniu sił potężniejszych od niej samej, a jednak ją obejmujących. Marta nie znosiła tego my, nas. Wydawało jej się sztuczne w wykonaniu pojedynczej osoby. Nie lubiła tego, co się kryło za tymi pluralis majestaticus, tej koncepcji, że wszyscy są cząstkami jednomyślnego i współczującego organizmu, jakim jest firma. Nigdy nie czuła się cząstką żadnej większej całości, nawet w małżeństwie wyraźnie doświadczyła własnej odrębności. Jedyna chwila, kiedy odczuwała jedność z kimś innym, to były te krótkie tygodnie ciąży, gdy czuła, że mały człowiek wewnątrz jednocześnie jest i nie jest jej częścią. Może to była jakaś wada, może w jej mózgu brakowało jakiejś substancji chemicznej odpowiedzialnej za utożsamienie się z firmą, narodem, społeczeństwem. Może dlatego każdy taki organizm na koniec ją odrzucał, jakby była wadliwą komórką pozbawioną jakiegoś istotnego związku chemicznego. Czuła, że powinna jakoś zareagować, ale nie wiedziała jak. Czekała, co kobieta powie dalej. Dlatego chcielibyśmy zapytać, jakie są pani dalsze plany. Kadrowa zawahała się, szukając odpowiedniego słowa, wreszcie znalazła. Rodzinne. Zamierzamy adoptować dziecko. Odpowiedziała Marta, zdecydowana nie wtajemniczać tej obcej kobiety w ich plany. Proszę się nie martwić zwolnieniami, tych już nie będzie. Natomiast w perspektywie roku planuję urlop macierzyński, jak tylko adopcja dojdzie do skutku. O, gratuluję. Twarz starszej kobiety rozpromieniła się w ułamku sekundy. Bardzo się cieszę z pani decyzji, to takie szlachetne. Oczywiście. Na moment znowu spochmurniała. Urlop macierzyński będzie pewnym problemem, ale przynajmniej będzie przewidywalny, nie tak jak zwolnienia. Dziękuję. Marta skinęła głową. To dla nas trudna decyzja, ale cieszę się, że ją podjęliśmy. Oczywiście wiedziała, co to oznacza. Wypowiedzenie natychmiast po powrocie z tego macierzyńskiego. Nie umiała się łudzić, że będzie inaczej. Na razie jednak chciała tylko spokoju. Chciała, żeby kadrowa rozpuściła otrzymaną wiadomość w formie plotki, żeby ludzie w stołówce i na korytarzach przestali szeptać na jej widok. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka i zachęcamy do przesłuchania jego dalszej części w jednym z serwisów dostępnych pod linkiem zamieszczonym w opisie filmu. Jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnych audiobooków, zasubskrybuj nasz kanał, włącz notyfikacje i bądź na bieżąco.